Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Kolejna, następną część serii poświęconej Video Sequence Editorowi. I w tym odcinku chciałem powiedzieć parę słów na temat czegoś takiego jak mask. Na początek pokażę może, gdzie ten mask się znajduje. A więc przywróćmy może standardowe ustawienia Blendera i teraz tak. Wchodzę do listy, która zawiera listę zdefiniowanych wcześniej ekranów i wybieram z tej listy Video Editing. Jest to nasz edytor VLC przygotowany do pracy. W poprzednich tutorialach pokazywałem, jak można dodać ten panel z prawej strony na górze i tak dalej. Teraz dzisiaj mówimy o czymś, co nazywa się mask. Mask jest to jeden z pasków, który mogę dodać do sceny, czy też do naszego edytora wideo. I ten mask odpowiada za maskowanie, czy też zasłanianie pewnych części obrazu. Natomiast teraz, jak widać, takiej maski żadnej nie mam. Zasadniczo należałoby wczytać na początku jakiś film, zdefiniować taką maskę i dopiero wtedy ona stałaby się dostępna w tym naszym edytorze wideo. Takiej maski jednak nie mamy i nie mamy także filmu. W związku z tym na początku przygotujmy sobie taką maskę. Przy okazji, jeżeli się przełączę do nodów, to wśród nodów, jeżeli włączę Use Nodes, można znaleźć mask, na przykład w czymś takim jak Input. W nodach wejściowych jest również mask. Ten mask, który jest tutaj, to jest właśnie ten, który również w Video Sequence Editorze można dodać, a maskę wybiera się z pustej obecnie listy. Ponieważ maski nie ma, to ani w edytorze wideo, ani tutaj w nodach tej maski dodać nie mogę. Jest także inny nod, znajdujący się w grupie Matte i on nazywa się również Box Mask albo Ellipse Mask. To są zupełnie inne maski i te maski tworzy się bezpośrednio w edytorze nodów. One również zasłaniają lub odsłaniają fragment obrazu. I z takich masek teraz nie będziemy korzystali, bo dotyczy to ten temat tak naprawdę nodów. Więc teraz przejdźmy może do edytora, który nazywa się Motion Tracking. Jest to zestaw narzędzi poświęconych, czy też zadedykowanych do śledzenia różnego rodzaju elementów obrazu. Wczytam sobie teraz zwykły film podzielony już uprzednio na poszczególne klatki. Mam ten film w katalogu. Poszczególne klatki tego filmu, no to jest jakaś pani na zielonym ekranie z jakimś patykiem, który się do niej kieruje. Teraz, używając masek, można wyciąć z całej takiej sekwencji właśnie ten patyk z kartkami. Wystarczy tylko, że wybiorę sobie pierwszy obrazek, nacisnę Open Clip i cały klip zostaje wczytany do edytora. Jak widać, jego proporcje są na razie niezbyt sensownie dobrane, ponieważ Blender myśli teraz, że mamy proporcje 1 do 1. Natomiast proporcje tego filmu to jest 1,5 do 1, więc należałoby najpierw zmienić sobie ustawienia kamery. Wybieramy tylko w panelu Camera Data dostępnym pod klawiszem N coś takiego jak Pixel Aspect Ratio. W tym przypadku wynosi to 1,5. Teraz mamy dobrze rozciągnięty film. No i teraz należałoby dodać maskę. Aby maskę można było dodać, należy zmienić tryb pracy tego edytora. Nie będziemy dużo o tym mówić, ponieważ ten tutorial jest poświęcony na maskowanie w VSE, a nie w systemie śledzenia elementów obrazu. W związku z tym dodam szybko tę maskę, nie koncentrując się na szczegółach. Na początku wybieramy z dolnej listwy, z listy, polecenie Mask. W tym momencie pojawia nam się guzik New, który wciskamy i to powoduje, że tworzymy tak jakby nową maskę. Ta maska będzie nazywała się po prostu Mask. Możemy zmienić tę nazwę na przykład na Maska. I teraz, jak już mamy utworzoną maskę, to taką maskę trzeba również dodać na obrazie w postaci sekwencji wierzchołków połączonych krzywymi. Robi się to za pomocą warstw. Pierwsza warstwa, którą muszę utworzyć, to będzie ta, na której umieszczę moją maskę. Naciskam plus, tworzy się warstwa o nazwie Mask Layer. Mogę ją sobie nazwać na przykład maseczka. I teraz z klawiszem Ctrl klikam na obrazie lewym klawiszem myszy, aby dodać punkt. Ten punkt to jest pierwszy punkt mojej maski. Klikam następny raz w innym miejscu, również z klawiszem Ctrl lewym klawiszem, i to powoduje, że dodaję krawędź pomiędzy tymi dwoma punktami. Jest to obrys mojej maski. Teraz, kontynuując taką pracę w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, tworzę sobie maskę, która będzie w jakiś tam sposób ograniczała pewien obszar na obrazie. I teraz, kiedy narysowałem, czy też wstawiłem już wszystkie punkty, które zostały połączone, naciskam Alt-C, aby maska stała się maską cykliczną, i to jest moja maska, którą potrzebuję później przesuwać na obrazie, stosownie do tego, jaka tutaj dzieje się akcja. A więc, gdybym chciał taką maskę zrobić, zaznaczam teraz wszystkie wierzchołki, naciskam klawisz nagrywania bieżącej pozycji tych wierzchołków i dla pewności jeszcze wciskam klawisz I, aby ustawić klucz dla pozycji tych wszystkich punktów maskujących. Następnie z moim filmem przesuwam się nieco dalej. Jeżeli widzę, że moja maska wychodzi gdzieś poza obszar, który chcę maskować, no to te punkty będę musiał przesunąć. Myślę, że tutaj byłoby dobre miejsce,
aby delikatnie te punkty przesunąć. Ponieważ mam teraz włączone automatyczne nagrywanie pozycji, to w klatce 112 nastąpi automatyczne przesunięcie tej maski od pozycji początkowej, którą dodałem wcześniej. Jeżeli teraz się cofnę, proszę zobaczyć, że maska również delikatnie wędruje. To ruszanie się maski jest subtelne, widać je najbardziej na tych dwóch wysuniętych poza obraz punktach, ale ono tutaj jest. No i tak kontynuując, mogę maskę dopasować do całego obrazu. Widzę, że tutaj w pewnym momencie zasłania mi już obraz, więc należałoby nieco wcześniej ją troszeczkę odsunąć. Zaznaczam te dwa punkty, przesuwam je w tę stronę. Już mam tutaj nagrany jakby ruch, który będzie mi się później odpowiednio gdzieś tam rozkładał. No i teraz tak, tak się pracuje z maską. Teraz jak taką maskę już mam, to mogę przejść do zakładki z edytorem wideo, video editing, i taką maskę mogę tutaj wstawić. Teraz jak widać, w poleceniu mask mam swoją maskę, którą poprzednio zdefiniowałem w Motion Tracking. Wybieram tę maskę i ona się dodaje tutaj domyślnie z długością 100 klatek. Ustawiłam się teraz w jakimś tam losowym miejscu, mogę klawiszem G przesunąć sobie ten cały pasek z maską, ale cała maska ma długość 100 klatek i to jest trochę dziwne. Widać także, że delikatnie się rusza obrys tej maski, jeżeli przesuwam się po filmie, więc wszystko jest w porządku. 100 klatek, które ta maska teraz ma, ten pasek o długości 100 klatek, definiuje się czy też określa w samym panelu Motion Tracking. Muszę tam wrócić i wtedy mam coś takiego jak Mask Settings po prawej stronie. Tutaj określam początkową i końcową klatkę dla mojej maski. Ponieważ moja maska jest dość krótka, założyłem ją, powiedzmy sobie, od pierwszej klatki do klatki, powiedzmy sobie, niech to będzie klatka 60, to mogę tutaj wpisać na przykład 60. W tym momencie, jeżeli wrócę do edytora wideo, pozostaje moja stara maska, która niekoniecznie musi działać. Jeżeli dodam teraz drugi raz tę samą maskę, to będzie ona już krótsza, ponieważ obowiązuje teraz jej nowa długość ustawiona przeze mnie poprzednio. Oczywiście sama maska nic jeszcze ciekawego nie pozwoli mi wyrenderować, najwyżej taki biało-czarny kształt przesuwający się po powierzchni obrazu. Samo to już może być przyczynkiem do filmów animowanych czy czegokolwiek, jeżeli chciałem animować takie plamy. Natomiast żeby coś zrobić z obrazem, to muszę ten obraz jeszcze wczytać, więc wybieram Movie i ten obrazek musiałbym wczytać. Ten nie jest to film, tylko image. Jeżeli wybiorę sobie sekwencję obrazków, no w tym momencie mogę wczytać te obrazki jako image strip. I wtedy po połączeniu tych dwóch obrazów, czy też po ich jakimś tam zmiksowaniu, mogę z tą moją maską pracować. Gdybym chciał, aby ta maska odjęła mi obraz lub też cokolwiek z nim zrobiła, to mogę na przykład tę maskę dodać do istniejącego obrazu, który znajduje się na pasku pod. Jeżeli chcę to zrobić, to wystarczy, że zaznaczę ten pasek z maską i w ustawieniach tego paska wybiorę sobie Add. W tym momencie znika ten patyk, pojawia się biały kolor, no ewentualnie z takim białym kolorem można coś dalej robić. Nie jest to niestety zbyt wygodne, ale pokażę, co można zrobić z taką maską, nawet z pojedynczego zdjęcia. Więc usunę te paski, które tutaj dodałem. Teraz przejdę do edytora Motion Tracking, ten film również usunę. Maska, która tutaj jest teraz, to są te cztery punkty, ale wczytam tutaj pojedyncze zdjęcie. Przygotowałem sobie wcześniej zdjęcie mojego kota. Wtedy, kiedy był jeszcze młody, tutaj mam jego ryło małe. Jest to kot, którego można nazwać prawdziwym sierściuchem. No teraz widać, że ta maska mi się tutaj trochę zawiesiła i jakoś tak nie za bardzo widzę ten swój obrazek. No teraz jest. On jest teraz w pierwszej klatce. Nie było go widać w następnych klatkach, ponieważ następnych klatek po prostu nie ma. A więc jeżeli mam teraz pojedynczą klatkę, to mogę na tej pojedynczej klatce również dodać tę samą maskę, którą miałem poprzednio. Wystarczy tylko, że wybiorę ją z listy. W tym momencie pojawiają się oczywiście moje wierzchołki. Mogę przesunąć się po animacji, aby zobaczyć, że one rzeczywiście się ruszają, ale nie chcę tej starej maski, więc usunę je. One po prostu muszą wylecieć. I teraz w klatce pierwszej dodam jeszcze raz cztery wierzchołki z maski, które ustawię w kształcie takiego jakby rombu. Następnie Alt-C, aby maska była cykliczna i po niewielkim tuningu spowoduje, żeby ta maska była okrągła. Zaznaczam prawym klawiszem te punkty, mogę je skalować, mogę je także obracać. Tak czy inaczej chodzi mi o to, aby maska stała się okrągła, no i żeby ładnie mi tego kocura tutaj pozwalała wymaskować. Jestem cały czas w pierwszej klatce. Może teraz lekko przeskaluję, tak żeby się mieściło jego oko tu w środku i teraz powiększę. Niech to będzie na przykład wielkość tego rodzaju i ustawię tę klatkę, czy też maskę tu z lewej strony. O tak. Chodzi o to, że za chwilkę z tej maski zrobię animację. Ta maska ma się przesuwać. Oczywiście to, gdzie ona się będzie przesuwać, nie ma dla mnie większego znaczenia. Natomiast ważne jest to, aby się przesuwała od klatki do klatki.
Nasza długość animacji w tym momencie, czy też długość naszego maskowania, wynosi 60 klatek. Załóżmy, że w pierwszej klatce pozycję z klawiszem I zaznaczę w tym miejscu, natomiast w klatce 60 ustawię sobie pozycję tej maski tutaj w tym miejscu i nacisnę klawisz I, chociaż nie jest to takie istotne. Dzięki temu na obszarze 60 klatek będzie się odbywał ruch mojej maski z jednej strony na drugą i to jest to, o co mi chodzi. Teraz mogę zrobić taką operację, że przejdę do edytora wideo, wczytam sobie zdjęcie mojego kota. Kot, nawiasem mówiąc, nazywa się Puś, ponieważ jest niesamowicie puszczysty, chociaż charakter ma dość trudny. I teraz ustawię długość tego paska z obrazkiem na 60 klatek dokładnie i dodam maskę. Maska również powinna mieć 60 klatek, tak jak ustawiłem wcześniej, więc ona powinna do siebie pasować. Tutaj jest jedna klatka różnicy, więc myślę, że można byłoby to zrobić w ten sposób. No i teraz mam maskę, która się przesuwa z lewa na prawo i oczywiście zasłania moje zdjęcie. Jeżeli teraz dla tej maski wybiorę sobie taką operację jak Multiply, w tym momencie będę mnożył ten biało-czarny obraz przez obszar, który znajduje się pod spodem. To jest tak jak warstwa na przykład w Photoshopie albo w Gimbie. Wybieram Multiply i to powoduje, że moja maska wycina natychmiast z obrazka pewną część, no tą, którą na swojej powierzchni przykrywa. No i teraz tak, aby ten obrazek, czy też ta animacja zrobiona z takiej prostej maski z jednego zdjęcia była ciekawsza, mogę dodać kopię tej maski, ustawić ją wyżej. Ona również ma w tym momencie operację Multiply włączoną, ale dla tej wyższej maski mogę wziąć jeszcze coś takiego jak Backwards, czyli puścić tę maskę od tyłu. W tym momencie będę miał sytuację taką, no, że gdzieś tam po środku te dwie maski się w pewien sposób łączą. Jest tak po prostu dlatego, że pierwsza z tych masek mnoży efekt działania poniższych warstw przez siebie. W związku z tym tam, gdzie jest czarne, pozostaje czarne, a tam, gdzie jest jakikolwiek kolor, to ten kolor zostaje bez zmiany, pod warunkiem, że był mnożony wcześniej przez kolor biały z maski. No i teraz mam tego typu dziwny efekt. Mógłbym oczywiście dodać jeszcze tutaj specjalne parametry do powiększenia tej maski, do jej rozmycia i tak dalej, ale niekoniecznie o to mi chodziło. Chciałbym, aby te dwie maski razem ze sobą się w pewien sposób dodały, więc może na początku spróbujmy to zrobić. Tutaj chciałbym też wprowadzić pewne operacje, które są związane z tak zwanym efekt strip, ale zanim do tego dojdziemy, to spróbujmy na początku zamiast zrobić multiply, dodajmy ADD. W tym momencie maska zamienia się na kolor biały. Dla drugiej maski również tak zrobię. I teraz mam już normalne zdjęcie i są dwa białe kółka po tym zdjęciu się przesuwające. Teraz, jeżeli zrobię taką operację, że te dwie maski ze sobą skleję w jeden pasek, w jeden strip tak jakby, to będę mógł dla tego jednego paska ustawić łącznie operację multiply. Aby zrobić z tych dwóch pasków jeden pasek, należy je zgrupować. Grupowanie w Blenderze robi się klawiszem Ctrl-G. Jest to także dostępne w menu Strip, tam gdzie jest coś takiego jak Meta Strip. Make Meta Strip to jest operacja grupowania pasków. Wtedy takie paski łączą się w jeden i jeden taki pasek złożony z wielu można traktować jako pojedynczy pasek, na którym można wykonywać kolejne operacje wyższego rzędu. Naciskam teraz Ctrl-G, pojawia się polecenie, czy OK, Make Meta Strip, oczywiście klikam w to opcję i teraz mam te dwa paski w środku zamknięte, jakby w jednym. Nawiasem mówiąc, gdybym chciał rozgrupować później takie paski, naciskam Alt-G i wtedy pojawia się polecenie Unmeta Strip i te dwa paski stają się osobnymi paskami, nie tworzą już grupy. Tak czy inaczej, jeżeli jakiś efekt jest związany z paskami, to muszę przy grupowaniu wszystkie te paski odpowiedzialne za efekt zgrupować razem. Natomiast teraz te dwie maski ustawione są niezależnie od całej reszty, więc mogę je zgrupować po prostu jako pojedyncze paski. No i będę miał jeden złożony z dwóch. Teraz ten pasek ma opcję Replace, co znaczy, że jeżeli przesuwam obraz, to on zastępuje pasek znajdujący się pod spodem. Jeżeli zamiast Replace wezmę teraz operację Multiply, to mam operację Multiply zrobioną z dwóch pasków naraz i ona działa jakby jednocześnie. Tutaj w środku pojawia się taki dziwny efekt, a to dlatego, że miałem tutaj poprzednio w sequencerze starą zawartość. Jeżeli dam refresh, to ten dziwny efekt znika. No i teraz mam taką dziwną, prostą animację, która zajmowałaby 60 klatek, która pokazuje takie dziwne oczy na kształt lornetki, być może ze zezem rozbieżnym. W ten sposób można wykorzystać, no to jest najprostszy sposób, można wykorzystać w ten sposób paski związane z maskowaniem, chociaż one oczywiście służą do innych rzeczy, takich jak na przykład wycinanie części obrazu lub też zastępowanie jednego obrazu innym.
z tym, że wygodniej robić to w nodach, a tutaj pokazuję tylko takie proste zastosowanie. Ok, myślę, że to jest wszystko na temat maski, przynajmniej na początku, na wstępie. Dziękuję za uwagę. No, do edytora, który znajduje się tutaj, motion tracking, wrócimy w jakiejś innej serii tutoriali. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się.